Na pewno masz jakieś marzenia. Na pewno zastanawiałeś się, czy zastanawiałaś, jaka może być twoja przyszłość. Zastanów się teraz na chwilkę, co uważasz, że jest realne do osiągnięcia przez ciebie w ciągu na przykład najbliższych 6 lat. Jaką pracę będziesz miał czy miała, jak się rozwinie twoja kariera, w jakim miejscu swojego życia będziesz. I tu niezależnie, czy to jest rozwój osobisty, czy twoje podejście do różnych rzeczy, pieniądze, nieruchomości, samochody, cokolwiek cię interesuje. Wyobraź sobie, co możesz osiągnąć za 6 lat. Zastanów się nad tym chwilkę, bo to jest naprawdę bardzo ważne. A teraz, co by było, gdyby to wszystko było możliwe za 2 lata, nie za 6? 3 razy szybciej. Czy taka wizja jest dla ciebie interesująca? Czy jest to coś, co uważasz, że warto na to zwrócić uwagę? Jak to osiągnąć? Czy to jest możliwe? My uważamy, że można osiągać dużo szybciej rezultaty, jeżeli zna się pewne podstawowe zasady, w jaki sposób te efekty i rezultaty są budowane, są tworzone. Rozwój nieustanny jest nieodłącznym elementem tego procesu, ale żeby się rozwijać, trzeba zdobywać wiedzę. Trzeba pochłaniać kolejne książki, trzeba jeździć na szkolenia. Kiedy to robić? Jeżeli potrafimy przeczytać, załóżmy, jedną książkę miesięcznie, w naszym tempie, z naszymi aktualnymi zasobami czasu. Nie jest to za dużo, więc jak możemy szybko się rozwijać, jeżeli książki nie jesteśmy w stanie wchłonąć, że tak powiem, w jeden dzień na przykład. Warto się nad tym zastanowić i pomyśleć, co można z tym zrobić, ponieważ sposobem na szybsze rozwijanie się jest szybsze przyswajanie wiedzy. Narzędzie, które aktualnie tworzymy, potrójny efekt, to jest nie tylko nazwa marketingowa, ale coś, co możesz faktycznie osiągnąć za jakiś czas. Jeżeli zastosujesz to narzędzie, jeżeli faktycznie wykorzystasz je w praktyce, to osiągniesz faktycznie minimalnie potrójne efekty. Czyli to, co sobie zaplanujesz za 3, 5, 10 lat, osiągniesz 3 razy szybciej. Minimalnie. I to mówimy to z pełną świadomością, ponieważ wiemy, że to działa. Jest jeden bardzo istotny warunek. Ty musisz naprawdę się w to zaangażować i musisz faktycznie wierzyć, że to jest coś, co trzeba systematycznie robić. Wytrwałość jest tutaj bardzo kluczowym elementem, ponieważ rozwój osobisty, rozwój w biznesie, wszelki rozwój w ciągu całego życia to jest proces. To nie jest coś, co przerobisz jakiś materiał, już to wiesz i nagle masz efekty. W żadnym wypadku. Ale jeżeli podejdziesz do tego poważnie, efekty mogą naprawdę cię zaskoczyć.